raz 11 Wodzisław Śląski staje się najcieplejszym miejscem na ziemi. Wszystko za sprawą Reggae Festiwalu, imprezy, która co roku w ostatni weekend lipca przyciąga do Wodzisławia Śląskiego wielbicieli rytmów rodem z dalekiej Jamajki. W tym roku nie mogło być inaczej. 25 i 26 lipca Wodzisławski Park Miejski dosłownie utonął pod naporem starszych i młodszych miłośników tego muzycznego gatunku. Kilka tysięcy osób zadbało o to, aby zgodnie z nazwą imprezy atmosfera i klimat były bardzo gorące. Ledwo co żeśmy przyjechali, także na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, ale jest dobrze i myślę, że tak się będzie. A skąd przyjechaliście? Z Cieszyna. O, spory kawałek. No, kawałeczek jest, ale nie za daleko, żeby tu przyjechać. Wrażenie robiła również lista zespołów, które w tym roku zagościły na festiwalu. Wczoraj cały dzień sam systemowy, Jeffrey z Wielkiej Brytanii, Spektakular z Jamajki, Dancehall Masakra, Zjednoczenie Sam System, Chlobosz, to są gospodarze tej imprezy też, oni grają mi dzisiaj między zespołami, zacieszają ludzi. No a dzisiaj Big Up, Django Strip, Baobab, Natural Mystic teraz jest na scenie, Tabu za chwilę, po Tabu Bednarek i Jaffia Namuel na sam koniec, już na wyciszenie, taki rootsowy sztych, jakby obowiązkowy koncert dla każdego konsera regowego. Nawet ci najwięksi koneserzy nie mogli narzekać na poziom artystyczny. Drugiego dnia na scenie można było zobaczyć m.in. sosnowiecki zespół Natural Mystic. To, co charakterystyczne w ich muzyce, to niestandardowe instrumentarium. Muzycy wykorzystują w swoich utworach m.in. kontrabas czy akordeon, nie zawsze kojarzące się z muzyką reggae. Dodając do tego mieszane wokale i energetyczną sekcję dętą, zespół potrafi doskonale zawładnąć umysłami i ciałami słuchaczy. Po Natural Mystic sceną zawładnęli gospodarze imprezy, czyli zespół Tabu. Panowie grają ze sobą już 11 lat, w tym czasie dorobili się już 3 albumów. To właśnie zespół Tabu bierze na siebie sporą część obowiązków związanych z organizacją Wodzisławskiego Festiwalu i co ważne zajmuje również ważne miejsce na krajowej scenie reggae. W trakcie ich koncertów trudno narzekać na brak dobrego humoru czy muzycznej energii. A niektóre utwory Tabu zna nie tylko każdy wodzisławianin, ale też każdy miłośnik reggae. Jako następny na scenie pojawił się długo oczekiwany gość Wodzisławskiego Festiwalu, Kamil Bednarek. Nie była to jego pierwsza wizyta w Wodzisławiu, ale po tegorocznym występie Tabu był niezwykle podekscytowany. Tabu tak zagrało, że trochę się obawiam, bo nie wiem, wiesz, jak teraz rozruszać taką energię moim koncertem, ale no słuchaj, to jest, należy im się, tyle lat grają, więc jest tylko się uczyć i powiem ci jeszcze, że lekko się stresuje chyba. Może i stres rzeczywiście delikatnie dał o sobie znać, jednak Kamil w tym roku dał się porwać atmosferze najcieplejszego miejsca na ziemi. Ja się trochę nie wyspałem, bo wróciłem dopiero z nad jeziora, wiesz, z moim przyjaciółem i byłem małą chwilę odpoczynku, więc go wykorzystałem na maksa i powiem ci, że ostatni raz, kiedy byłem 5 lat temu,
i cieszę się, że mogę znowu tu wrócić, bo wtedy nie zdążyliśmy jakby nacieszyć się całym festiwalem, musieliśmy wracać, a teraz wiesz, jestem na koncercie Tabu, czekam właśnie na swój. No i będziemy zaraz palić ciasto energią! I zabawili. Wśród zaproponowanego przez zespół zestawu utworów nie zabrakło tych najbardziej znanych, jak choćby Nie chcę wyjeżdżać stąd, Cisza czy Szukając szczęścia. Po występie Kamila na estradzie pojawiła się jeszcze legenda polskiej sceny reggae, czyli Jafia Namuel. I tym samym tegoroczna edycja Reggae Festiwalu przeszła do historii. Historii pisanej w Wodzisławiu Śląskim już od 11 lat. Przez ten czas zmieniła się jego formuła, z roku na rok stawał się on coraz ważniejszą i intensywniejszą imprezą i wydaje się, że będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Patrząc na ileś wpisów na forach internetowych, patrząc na to, że jest to festiwal, który zaliczany jest w szóstce najlepszych festiwali reggae w Polsce, tak, znalazł swoje miejsce w Wodzisławiu Śląskim i mam nadzieję, że rokrocznie w lipcu Wodzisław właśnie będzie najcieplejszym miejscem na ziemi. Cały festiwal jest moim zdaniem wielkim sukcesem miasta, nas, bo co roku przyciąga tutaj bardzo dużo osób, pole namiotowe pełne, słoneczko świeci, najcieplejsze miejsce na ziemi. No. Nie można też zapominać o ewidentnych korzyściach wizerunkowych, jakie Wodzisław zawdzięcza reggae festiwalowi. Korzyści widać po ilości osób przyjeżdżających na festiwal, po ilości osób, które chcą ponownie przyjechać do Wodzisławia Śląskiego, odwiedzić to piękne miasto. Tak właśnie powinno być. Festiwale tematyczne jest to przyszłość w promocji miast. Z taką promocją władze Wodzisławia nie mają się o co martwić. Kolejny reggae festiwal już za rok. Według zapowiedzi organizatorów będzie on jeszcze gorętszy od tegorocznego. Wodzisław Śląski od 7 lat ma swojego własnego patrona. Jest nim święty Wawrzyniec, męczennik czasów Imperium Rzymskiego. Jednak jeszcze zanim oficjalnie stał się on orędownikiem wodzisławian, jego kult był w mieście obecny już od wielu lat. Wszystko za sprawą plagi, jaka nawiedziła miasto w XVI wieku. Wówczas to mieszkańcy zdecydowali się oddać pod opiekę właśnie świętego Wawrzyńca. Postanowili, że kiedy ten żywioł ustanie, będą pielgrzymować do świętego Wawrzyńca, do kościoła, który najbliżej ich miasta jest położony, nosi takie wezwanie. Tak właśnie było z Krzeszowiem i stąd też ta ślubowana pielgrzymka po dziś dzień do Krzeszowa, do świętego Wawrzyńca, tak jak dzisiaj rano pielgrzymy z sztandarami, z Panem Jezusem Staroślinem, który tylko na jeden dzień w roku, to jest dzisiaj, opuszcza swoją świątynię właśnie, aby iść w tej procesji, w tej pielgrzymce do Krzeszowa. Oficjalnie miasto zyskało patrona dopiero 7 lat temu. Od tego czasu w dniu święta patrona nie tylko wyrusza pielgrzymka do Krzeszowa, ale również odbywa się msza święta w intencji mieszkańców. Po niej na wodzisławskim rynku władze miasta i duchowni wspólnie odnawiają przymierze ze świętym. Bądźmy dobrzy dla każdego z nas, dla sąsiada, dla rodziny,
dla współmieszkańców. I w ten sposób z uśmiechem i optymistycznie budujmy dalszą przyszłość naszego wspaniałego 750-letniego miasta Wodzisławia. Wszystkiego dobrego. Nie wszystkie miasta mają swojego patrona. Wodzisław Śląski nie tylko może poszczycić się wyjątkowym orędownikiem, ale i długotrwałą historią tej wspólnoty. Nic więc dziwnego, że postać świętego Wawrzyńca na stałe wpisała się już w świadomość mieszkańców miasta. Ja myślę, że przez te 7 lat już się wpisał w pamięć i świadomość mieszkańców, bo jednak jest to 7. świętowanie ku czci świętego Wawrzyńca w tym roku. A no, mieszkańcy nasi są tacy, że interesują się jednak tym, co się dzieje, i historią. I przy różnych okazjach przypominamy to, że ten Wawrzyniec nam patronuje, chociażby ta nagroda, którą kapituła zawsze gdzieś tam nagradza, wyróżnia kogoś, nagroda Złotego Wawrzyna, to też wiąże się z patronem dzisiejszym. Ja myślę, że jest ten Wawrzyniec wpisany w świadomość mieszkańców. Uroczystości ku czci świętego Wawrzyńca to od 3 lat również okazja, aby podziękować wybitnym mieszkańcom miasta za ich oddanie i upór w rozwoju Wodzisławia. Od 3 lat bowiem przyznawane są nagrody Złotego Wawrzyna, nagrody, która ma podziękować wyjątkowym dla miasta postaciom za ich pracę. Jak co roku laureat zostaje wyłoniony przez kapitułę dowodzoną przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Znaczy zawsze wybory są trudne, jak Państwo wiedzą, ponieważ tych kandydatów zgłasza się więcej. Staramy się wysłuchać kogoś, kto dla Wodzisław od lat promuje, coś zrobi. Są to trudne, debata była nieburzliwa, ale na pewno debata była. Wybraliśmy zespół, który kilkadziesiąt lat promuje Wodzisław Śląski, co z dobrymi skutkami. Do tej pory były to osoby, które wywodziły się z Wodzisławia, zajęły jakieś bardzo szczytne stanowiska, zajmowały się historią, promują nasze Wodzisław. Tym razem padło na zespół, z czego się niezmiernie cieszę, dlatego że no, to grono nam się bardzo ładnie powiększa i myślę, że zespół z całą pewnością, jestem przekonany jako szef kapituły, że słusznie został ten zespół wybrany. Zespół pieśni i tańca Wladisławia powstał w 1982 roku. Wówczas jeszcze działał pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Wodzisławskiej. Na początku istnienia zrzeszał około 50 osób, z czasem jednak liczba ta sukcesywnie rosła. Zespół pokazał przez te wiele lat, że on naprawdę prężnie działa. Były różne koleje tego zespołu, zawsze oni wchodzili do przodu, zawsze ludziom dawali radość. Przecież to jest zespół, który jest znany w Europie, nie tylko w Polsce, do zrobienia. Także myślę, że raczej nie, ale na pewno mobilizacja. Bardzo bym sobie życzył, żeby więcej młodzieży tego zespołu przystępowało. Byłoby to na pewno dla dobra i zespołu, i mieszkańców, jak i dla miasta. Zespół oczywiście uświetnił swoim występem tegoroczne obchody święta ku czci świętego Wawrzyńca. W końcu laureatowi nie wypadało nie zademonstrować się mieszkańcom miasta. Uroczystość ta była dla nas ogromnym zaskoczeniem, bo nie wiedzieliśmy, że będzie to tak piękny dzień dla nas. Naprawdę, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Nagroda Złotego Wawrzyna oczywiście nobilituje, ale trzeba przecież myśleć o przyszłości. Zespół czeka na chętnych młodych ludzi, których pasją jest taniec i dobra zabawa. Wiadomo, że mamy dużą konkurencję w tańcach nowoczesnych, ale wydaje mi się, że nasze tańce i nasza atmosfera w zespole jest taka, że ludzie, kiedy już przyjdą i zobaczą, jak u nas jest, zostają na dłużej. I chwała im za to, bowiem zespół ma już zaplanowany praktycznie cały przyszły rok. Plany są, planujemy kolejne koncerty. W grudniu konkurs gawędziarski Wedrowani w Godce i gala konkursu gawędziarskiego. W marcu zapraszamy na koncert dedykowany kobietom, Polki dla Polki. I na majowy koncert, który również będzie pełen miłości, więc w maju u nas zakwitnie miłość. Dodatkowo jeszcze planujemy koncerty edukacyjne dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Planów mamy naprawdę bardzo dużo, wiem, że nam nie będzie się nudzić. Wodzisławianom dzięki występom zespołu pieśni i tańca Wladisławia z pewnością również.